Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na salsę pomidorową. Idealny dodatek do grillowanych mięs czy też ryb. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, że Pani Izabeli podobały się moje rolatki. Do przepisu potrzebujemy pomidory, cebulę czerwoną, czosnek, natka pietruszki lub kolendra, jeśli właśnie macie dostęp do kolendry, sos z limonki, sól, pieprz, ocet winny lub jabłkowy. Jeśli uwielbiacie pomidory, to zapraszam do zrobienia pomidorów pod pierzynką. Również idealny dodatek do grillowanych mięs. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zaczynamy od pokrojenia pomidorów w drobną kostkę, a pomidory należy wybierać takie, które nie są zbyt wodniste. Pomidory, jeśli nie lubicie skórek, to możecie sparzyć i obrać ze skórki. Usuwamy oczywiście ten twardy środek. Pomidory pokrojone, kroimy drobno cebulę i czosnek również kroimy drobno w drobniutką kosteczkę. Warzywa już mamy pokrojone, dodajemy pozostałe dodatki. Fajnym dodatkiem również do grillowanych warzyw czy mięs, czy też innych rzeczy, jest masło czosnkowe. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Wyciskamy sok z limonki. Dodajemy ocet winny lub jabłkowy i przyprawy, sól i pieprz. Zamiast pieprzu możemy użyć chili, jeżeli lubimy ostro. I teraz to wszystko szybko mieszamy. I salsa pomidorowa jest już prawie gotowa. Wystarczy tylko przed podaniem ją porządnie schłodzić. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia pasty z awokado i sos grzybowy. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!